A, w dżungli jest wiele do odkrycia. Od jeżozwierza do niedawno przybyłego helikoptera. Wiesz, co tam jest? Może projekty szkolnych mundurków Magnolii? O, rajciu, rajciu, rajciu! Jak fryzura, a ubrania? Czy mój oddech pachnie jak banany? Nie, pachnie miętą. Więc kim są ci goście? Och, ci goście to Stan i Karina! Najcudowniejsza i najbardziej znana para, od kiedy Doda i Radek zerwali! Mam nadzieję, że są tylko przelotem. Tęskniliśmy za tobą! A, kochanie, jak miło cię widzieć! Dobrze, dam ci autograf. To ty ich znasz? Poznajcie moją kuzynkę Karinę i jej męża. A to George, małpa i Magnolia. Bonjour, kochani. Powiedzcie, dlaczego zdecydowaliście się nas odwiedzić? Wpadlibyśmy wcześniej, a jesteśmy dopiero teraz, bo mamy ważny powód. O, a dla nas nie było warto? Nie za bardzo. Przyjechaliśmy, by adoptować dzikie stworzenie z dżungli i zapewnić mu normalny dom. Wybraliście świetne miejsce na szukanie bezbronnej istotki. To może byśmy podpisali jakąś lojalkę czy zobowiązanie? O, Telimeno, jakaś ty zabawna! A, mam na imię Magnolia, ale Telimena może być czy też Ofelia, czy Otylia. Tak, mieszkam tu przez całe życie. Sama sobie szyję ubrania. Nie jest łatwo. Szukamy zwierzątka dzikiego, takiego naturalnego. Może być ciamajdą. Och! Jakaż oryginalna biografia. Biedny dzikusek wychowany przez ciemne i prymitywne małpy. Szach i mat. Po raz kolejny nie uwzględniłem gambitu Kasparowa. George, nie chciałbyś zamieszkać w naszej willi? Nie musisz się od razu decydować. Zastanów się, spokojnie. Macie więcej czekoladowych lodów na chacie? Proszę fanów o uwagę. Niedawno adoptowaliśmy chłopca z dżungli. Zupełnie nam nie przeszkadza jego zapach. A co on ma na sobie? Proszę szerszy uśmiech. Czy on się w ogóle myje? Ach, od początku wiedziałam, że Stan i Karina wybiorą George'a. To niesprawiedliwe. Wybrali go, ale on z nimi nie zamieszka. Oni są tacy... Nieznośni? Idealni! A, skoro nie chcą mnie zaadoptować, sprawię, żeby mnie zatrudnili. Wszystko moje! Podobają ci się nowe buciki? Co to? Coś dzwoni! Co to dzwoni? Niech koniecznie przestanie dzwonić! Ach, sekretariat George'a, słucham! Chwileczkę! George, to twoja asystentka Nicola. Widzisz, w wielkim świecie każdy ma asystentkę. Ona zapewni ci wszystko, czego potrzebujesz, a ja tymczasem pójdę się rozerwać. Pa! Świetna maska! Hmm.
jedzeniu nie wolno pływać przez godzinę. Tak mówi Karina. Oj, weź, Karina! Marysiu? Marysiu, nie doceniałam cię. Plosko, plosko! Plosko, plosko! O, opalanie się jest takie nudne. Zaprośmy moich przyjaciół. Świetny pomysł. Marysiu, masz tu Tauzena, znajdź jego przyjaciół i przyprowadź ich tu migiem. Dziękuję ci bardzo. Jeju, kiedyś byś nie wiedział, jak się to obsługuje. Nauczyłem się już włączać i wyłączać. Co tam jest? Wara od drzwi! Trzymam tam nowy rosyjski symulator paralotni. Stójcie, to moje prywatne boisko do koszykówki. Mini odrzutowiec. Super! Zostaw! Dotychczas nie hołubił tak przedmiotów. O co chodzi? Stan! Karina! Polatamy na paralotni! Stan i Karina są na planie zdjęciowym. Zostaliśmy sami. Miałem się z nimi bawić! Wysłali ci zdjęcie i kazali cię pozdrowić! Chcę się pobawić helikopterem, teraz! Nie ma helikoptera, nie ma lodów ani gier wideo! Teraz ja tu ustalam reguły, więc inaczej sobie pogadamy! Jesteś chory na rozpuszczeńca i to przewlekle. Mieliśmy się pobawić! O, Stan! O, Karina! Dlaczego? Dlaczego? Jest w fatalnym stanie. Wybijemy mu ich z głowy. George, martwimy się o ciebie. Za bardzo zależy ci na rzeczach. Nie! Bardziej na tym, żeby zawsze było tak, jak chcę. Tak, to prawda, przyznaję. Czas już wrócić do domu. O, racja! Zabiorę ze sobą pilota, żeby pamiętać o stanie. I mini lodówkę od Kariny! O! Spójrzcie tam! Za wami! Polatacie sobie! Raczej bardzo dziwni. Powiedziałaś przed chwilą, że byłaś głupia po to, żebym ci przyznał rację? No chyba. A jakiego ty zrobiłeś z siebie głupka? George, wracaj tutaj! No, przyznaj mi rację. Chwyćcie linę, uratujemy was. Ostatecznie przyznaję, że zachowałem się jak kompletny bałwan. Zanim Stan i Karina odjechali, przekazali mi to pożegnalne zdjęcie. Ciekawe, jakie biedactwo postanowili uszczęśliwić. Żeby wjechać z nami do Polski, musisz otrzymać serię zastrzyków, cukiereczku ty mój.